Hej, witajcie w nowym vlogasku. Już jest w sumie chyba przed 16:00. My właśnie wróciliśmy z zakupów, byliśmy ze znajomymi, tak naprawdę nic nie potrzebowaliśmy, no ale pojechaliśmy razem z nimi, się przejechaliśmy i oczywiście coś tam kupiliśmy. No i dzisiaj w ogóle miałam już w planach nagrywać do Was vloga. Będziemy sprzątać świąteczne ozdoby. O, proszę, tutaj fartuszek. Będziemy właśnie to wszystko sobie sprzątać. Także no czas już posprzątać. Naszą piękną tacę też trzeba posprzątać, więc będzie się działo. Kubeczki trzeba sobie zmienić tutaj świąteczne. No także co, zapraszam Was do oglądania. Zabieramy się za nowego vloga i myślę, że dzisiaj na pewno wszystkiego nie zrobię, tych wszystkich ozdób jest multum. Na pewno same rozbieranie choinki mi zajmie bardzo dużo, także od razu Wam mówię, że pewnie sobie połączymy z jutrzejszym dniem tego vloga. O, dzisiaj moje włosy takie ani nie wyprostowane, ani nic. No ale widzicie, jakie króciutkie teraz są i Wam powiem, że się w tych włosach czuję najlepiej. No dobra, no to co, bierzemy się za obiad. Dzisiaj będziemy mieć jajeczko sadzone, ziemniaczki i suróweczkę, dlatego że mamy takie swojskie jajeczka z Polski od gospodarza, także pyszne są takie jajeczka i działamy. Dobra, słuchajcie, jestem w trakcie rozbierania choinki. Tutaj jest już do połowy rozebrana. Tutaj, o, widzicie ta półeczka, tylko coś mi jest pusto. Tak jak ja Wam zawsze mówię, tak jak już mówiłam, że takich ozdób świątecznych mam dużo, a jak trzeba je pochować, to później nagle się u mnie robią pustki. Więc muszę coś dokupić. Byłam w Pepco, co prawda w Action nie byłam wcale w grudniu, jak byłam. Ale byłam w Pepco i jakoś nic mi się nie podobało. Także no na razie tak skromnie, ale coś, czegoś tu po prostu większego brakuje. I chciałam Wam pokazać ten mój kącik i mojego kwiatka nowego, także już Wam pokazuję. Proszę bardzo, to jest mój kącik. To jest nasz nowy członek rodziny. Tutaj troszeczkę widzę coś, ale już go takiego z domu wzięłam. Więc mam nadzieję, że dojdzie do siebie. To jest ta osłonka z Pepco, którą Wam pokazywałam w tych zakupach w holu, tak, z Pepco. Więc tak, tu jest lampion. No i ten taki dywanik, więc Wam mówiłam, że tu jeszcze coś się będzie zmieniać. Chciałam doniczkę na nóżkach, nie wiem czy Wam mówiłam, ale strasznie drogie były i były takie malutkie, a tu takie w miarę duże jest. No i wygląda tak, myślę, że spoko. To w sumie jak się wzięłam za to sprzątanie i rozbieranie choinki, zapomniałam, że nagrywam i że muszę się do Was odezwać, ale powiem Wam, że dzisiejszy dzień mi tak zleciał, że no masakra. Także co, także sprzątam dalej i będę musieć pozamiatać jeszcze, bo z tej choinki tak się sypie, że to jest po prostu no masakra. Dobra, sprzątam i może dzisiaj jeszcze będę montować dla Was vloga. I tu patrzcie, tutaj tę serweteczkę sobie położyłam. Takie serduszko, bo jest ręcznie zrobiona i dostałam ją w domku.
Także tak minimalistycznie, co prawda. I nie mam jakby takich serwetek, no ale to jest ręcznie zrobione prosto od serca. Także stwierdziłam, że na razie tutaj sobie może być i nawet mi pasuje. O. No. Dobra, idę rozbierać, bo koleżanka czeka. Dobra, mam kolejne, idziemy, wróciliśmy z zakupów i pokażę wam, co kupiliśmy. Ręczniczki, mandarynki, dwa sery, jeden żółty i jeden taki pleśniowy chyba, tak. Trzy rodzaje szynek, boczek, taką i taką. Tutaj wzięliśmy sobie ciabatkę, jeszcze jest ciepła, banany, drożdżówkę i dwa ponczusie, kabanosy, tutaj takie kinderki i one były na promocji za euro 89 tylko dlatego, że opakowanie podarte, a są wszystkie, także kinderki, cytryny, frytki karbowane, tutaj mamy jogurty, stracciatella, dwa takie panna cotta i dwa zabajone, szczypiorek, pomidorki koktajlowe, pomelo, było na promocji, więc wzięłam, my lubimy, i trzy soki, dwa pomarańczowe i jeden jabłkowy. No i słuchajcie, to na tyle, takie mini zakupy, bo parę rzeczy nam dosłownie brakuje. Hejo, hej, ja sobie właśnie umyłam włosy, jak wróciliśmy po tych zakupach, porobiłam tam swoje jakieś rzeczy i idziemy szykować pomalutku. Później jeszcze muszę wysuszyć i wyprostować włosy, ale idziemy szykować, bo dzisiaj przychodzą do nas znajomi. Także idziemy coś tam sobie naszykować. Także chodźcie ze mną, pokażę wam co nieco. Dobra, więc takich rzeczy do jedzenia kupiłam, nachos, barbecue, nigdy ich nie jadłam. Takich przekąsek w sensie. I tutaj mam różnego rodzaju cukierki, jakieś trufle białe i czarne, grześki jedne i grześki drugie, także cukierki. Tutaj mam jedną miskę i zaraz weźmiemy na nachosy. Na nachosy weźmiemy tą większą i wsypujemy, a później będę robić takie przekąski, deskę serów i zrobimy na tej desce, tej większej, nowej, także będziemy robić. Właśnie jem, polecam, piechota, jak lubicie na czasy, barbecue, polecam, kupicie w Kauflandzie. Piotka. Nie, dużo przyprawy mają. I biorę jeszcze lizaki na stół. Jak ktoś będzie miał ochotę, to będzie można się poczęstować lizakami. Jeszcze candy cane. Trzeba je teraz zjeść. Najpierw robiły za dekorację. A teraz do jedzenia. O, tu już cukierki przeszkołałam. Proszę bardzo. Tu bierzemy nachoski. Wszystko później będziemy zanosić na stół. Dobra, i robię tą taką deskę. Myślę, żeby tutaj wsypać pomidorki, po prostu dookoła naukładać, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. No i to w sumie wszystko, co dzisiaj kupiłam. Pomidorki, kabanosy, tu mam jakieś serki, tu mam szynki, ser i tutaj mam jeszcze swojską taką kiełbaskę z Polski, także i kupiłyśmy jeszcze tą ciabatkę. Także ona też będzie. Tutaj wam chciałam jeszcze pokazać, ile mam zeszytów, takich jakichś notatników do organizacji. Zawsze miałam dwa, w tym roku aż są cztery. Ale to tak, doszedł ten, bo go dostałam od siostry, jest taki ładny, brokatowy, więc stwierdziłam, że w tym sobie będę zapisywać takie zakupy jakieś, po prostu na bieżąco listę, żeby właśnie w jakimś takim fajnym
małym sobie zapisać. Tutaj kalendarz na rok 2022, to wiadomo. Następnie doszedł ten organizer, niezbędnik Panny Młodej, także doszedł ten i co nieco sobie właśnie tam poplanowałam. I ostatni to jest taki zwykły zeszyt i tutaj sobie właśnie takie jakieś piszę rzeczy, co mi tam siedzi w głowie. Na przykład mam jakiś pomysł na film, czy jakieś pomysły na obiady, czy na, nie wiem, coś, co bym sobie chciała kupić i po prostu nie mam gdzie tego wpisywać, więc wpisuję po prostu taki zeszyt. Ja lubię właśnie tak sobie wpisywać wszystko w zeszyt, więc zawsze miałam kalendarz i taki zeszyt. A doszły mi właśnie, wiadomo, ten, no i ten taki mały, ale jak go zużyję, to specjalnie po prostu nie kupuję takich małych, ale właśnie w torebkę, żeby włożyć na listę zakupów, czy na przykład jak jadę do Polski, przykładowo mam bardzo dużo tych rzeczy do kupienia i o niczym nie chcę zapomnieć, to taki fajny w torebkę, bo później jestem w sklepie i myślę, kurde, co tam miałam zapisane w tym dużym zeszycie, a tak to taki mały i wszystko git. I zobaczcie, wszystkie są oczywiście w kolorach różowym i długopis nawet różowy, ale to też dostałam od mojej siostry z jednorożcem. No, no i tyle wam chciałam pokazać. I nowy laptop, jak widzieliście, open box, jest nowy laptop, także fajnie, jest cały taki metalowy, aluminiowy i ma taki ładny kolor, się tak fajnie błyszczy, jest cały srebrny, więc się cieszę, bo od razu będzie, najpierw się muszę nauczyć jakiegoś programu do montażu, jakiegoś nowszego i na pewno będą filmiki lepsze, bynajmniej mam taką nadzieję. Za chwilę będę też laptopa rozpracowywać. Jest naprawdę leciutki i cieniutki w porównaniu do tego naszego starego złomka.